Siemka, z tej strony Skubana, a przed wami Sea of Thieves. W dzisiejszym odcinku robimy zadanie Tartar. No to zaczynamy. No i kawałek to jest. Może skręcimy tak, żeby był... Dobra, to skręcę. Wiatr. Na początku na południe, a potem odbijemy najwyżej. No, tak żeby... miało sens. Ale kurczę, że... Chociaż złotego to jest tak, wiesz. Xboxa, tak? No. Czy... No nie, nic, nie ma. Żeby... Nie, no dobra. Tylko przerwałem. Przed nami jest sztorm. Po lewej jest wulkan, wybucha. Ale daleko. Oglądasz tego Twitcha? Nie, nie. Faktycznie tu jest strasznie mało ludzi na tych ognistych. Ancient. Kurczę, teraz to taki wiatr mamy, że w sumie bez różnicy, czy będziemy lepiej wpłynąć na prost na to miejsce. Okej, okay. No to sprawdzę, gdzie to było. No dobrze, pójdę. Jak jest teraz to? Z drugiej strony to są, to jest sam wulkan. No ale to tylko by, tylko koło niego przepłyniemy, nie uderzy nas nawet na pewno. Daleko rzuca tym. Ta wyspa jest daleko, tak? Nie, co? Nie. Tymi kamieniami daleko rzuca. A, nie, no to tak, daleko odstrzeliwuje. To odbije trochę w prawo, ale wydaje mi się, że nie. Że nie doleci. Może mi się udają złowić? Do mnie nie złowili. Ale okaz no, wielki. Mówiłem, że nie doleci. No, faktycznie nie doletuje. Ale też strasznie wolno płyniemy. Chociaż jeszcze wolniej byśmy płynęli na galonie.
No, w sumie tak, to... Jednak... Im większe, tym wolniej pod wiatr. Prawie wulkan zbuchnie. Dobra. Musimy uważać. Bardzo też poza ten... Gdzie jest ta wyspa, do której nie płyniemy? No jeszcze kawałek. Ale dobrze, to nie wiatr się tak, też zmienia na lepsze. O, super. No już ją chyba widać. Tę wyspę. No, widać. Może jakby trochę w lewo dać, to by się złapał wiatr. No dobra, może już wystarczy. Jakaś muzyka, to nie wiem, czy to od tego wulkanu, no, czy jak? Z Questa. Aha. Czyli widać, w dobrym kierunku płyniemy. No. Tu szukamy jego kryjówki są, tak? Tak, tak, musimy zapalić ten, ten kielich. A, znicz. Ja bym był. Udało. No, rozwalić beczkę w wodzie. O, jaki lak.
Chyba widzę ten kielich cały. Albo mi się tylko wydaje. Jest tam coś, ale co to jest? Dobra, to można już brać w sumie ten klucz. Aha, no tak, trzeba wziąć ten klucz. Dobra, mam. I pójść zapalić ten kielich. Ty też coś tam niesiesz, czy mi się tylko wydaje? Czy masz takie rękawiczki? Nie, bo mam tą klątwę za zrobienie tego questa 3 razy i znalezienie dzienników jest taka klątwa. Ja masz oczy czerwone i... O kurczę. I to tak normalnie jest, czy tylko na tej wyspie masz to? Wszędzie, dopiero ją włączyłem. Mhm. Czy jesteś tam, gdzie są tatuaże, czy jak? Jest nowa zakładka z tym. Aha, okej. Okay. A z tatuażami jest jeszcze tak, że rozsiane są właśnie takie upamiętnienia innych graczy, nie? Mhm. I wiesz, tam... Co tam było? No na przykład te dziwne szkielety, co znajdowaliśmy zawsze na wyspach, nie? Jak do nich podchodzisz, to jak dostajesz dublony. Jak znajdziesz odpowiednią ilość. O, dobra. O co siedzicie, to jest? Spadłem. Tam na północ musimy iść, do ten, gdzie ten się zapaliło. To ostatnie, ta ostatnia pochodnia. Czy zawiesiłem się? No nie wierzę. Teraz muszę się zabić. Jesteś? No jestem. Próbuję zrozumieć, gdzie mamy iść. Tam na północ, tam gdzie się ta ostatnia pochodnia zapaliła. Znaczy teraz już jej nie zobaczysz. Czyli iść tam do ciebie, tak? Tak. Tam jest północ. Tak. Tak. Tylko ja się... Ja się zawiesiłem pod drzewem. Będę chciał się zabić. Jak coś to spróbuj tam pod... O, sorry, w ciebie rzuciłem. Dobra. Spróbuj mnie podnieść. Dobra, już. To szybko. I? Kurczę, chyba muszę umrzeć, dobra. Niech umrę lepiej. No, i jak znajdziesz dużo tych takich rzeczy, to odblokowują ci się tatuaże u takiej kobiety na Lagoon of Whisper, na takiej wyspie. Ja nie sprawdzę, gdzie to jest. I tam możesz kupować. Lagoon of Whisper? Of Whispers, no. To jest tam chyba zachód mapy, taka mała wyspa. Chyba się... Aha, no, widzę. No to tam będziesz mógł ten... Dobra, masz ten klucz? Tak. Jest na plaży gdzieś. O, po twojej prawej. Wezmę go. Mhm. Nie widziałem jak tych latarni jak się palają. A tutaj się ta ostatnia pochodnia zapaliła, tutaj gdzie stoję. Mhm. I tutaj te kryształy prowadzą do wejścia. To fajne to takie.
Zobaczmy, co tu jest. Dobra, płynę za tobą. Co jeszcze? Trzeba dalej pływać? No. Jeszcze okay, tutaj okay. Trochę będzie pływania. Cię zgubiłem. Aha, bo ty w dół popłynąłeś, czy jak? W dół. A dobra, mam cię. Okej. Dobra. No jak my potem wrócimy? Oho, nie udało ci się. Dobra, poczekaj na ciebie. No, i teraz ostatni. O, led. Dobra. Dobra. Udało się w końcu. O, widzę, że trzeba dalej pływać. Kurczę, to się ciężko pływa z tymi. A tutaj, dobra. No, fajne, fajne to jest, co tam masz. Tak lądka fajnie wygląda, tak powiem. No i tu mamy trzy ścieżki, nie? Możemy sobie wybrać, którą tu iść. Dzięki za oglądanie filmu, komentujcie i oceniajcie. A jeśli chcecie być na bieżąco, subskrybujcie kanał. Trzymajcie się. Cześć.